Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale i w to mi graj. Pam parapam parapam, uwaga uwaga, mistrz świata Bartosz z Mars League dołączył do teamu PKN Orlen i od nowego sezonu będzie jeździł w jego barwach. Bartek reprezentować Orlen Team będzie w Grand Prix, w żużlowej reprezentacji Polski oraz w Elite Serien. A jak sprawę skomentował zarząd PKN Orlen? Już wam czytam. Zgodnie z zapowiedziami coraz mocniej zaczynamy naszą obecność na rynkach zagranicznych, m.in. poprzez rozwój naszych stacji paliw. Jednocześnie konsekwentnie wzmacniamy rozpoznawalność naszej marki, a jedną z najskuteczniejszych metod jest sponsoring sportu, w tym dyscyplin motorowych. Wymiernym efektem takich działań jest wzrost sprzedaży i większe zyski. Dlatego poszerzamy Orlen Team o kolejne dyscypliny. Tym bardziej cieszymy się z rozszerzenia współpracy z takim znakomitym zawodnikiem, jakim jest Bartosz z Mars League, mistrz świata. Żużlowe Grand Prix jest rozgrywane na torach całej Europy, a śledzą go dziesiątki tysięcy kibiców na trybunach oraz setki tysięcy przed telewizorami. Rundy sezonu 2020 zaplanowano m.in. w Czechach i Niemczech, gdzie jako marka jesteśmy już obecni i mamy ambitne, zarówno związane z rozwojem naszego biznesu docelowo pod logo Orlen, mówi Daniel Obiatek, prezes zarządu PKR Orlen. A Bartek komentuje to następująco. Cieszę się z dołączenia do Orlen Team. Dzięki wsparciu koncernu będę mógł rywalizować na najwyższym poziomie. Między innymi w cyklu Grand Prix. Pierwsza okazja do zaprezentowania się kibicom nadarzy się już wkrótce przy okazji pierwszej rundy na Stadionie Narodowym 16 maja. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu wystąpię tam przed kompletem kibiców. Atmosfera na pewno będzie niesamowita, powiedział Bartosz Mars League. Orlen Team funkcjonuje ponad 20 lat, a do tego teamu należą sportowcy znakomicie znani, m.in. Robert Kubica, Jakub Przygoński czy Bartłomiej Marszałek. I powiem wam szczerze, dla mnie to jest osobiście świetna informacja. Po pierwsze, że to jest polski koncern, po drugie, że to kolejna wielka firma w żużlu, bo oczywiście przecież wiemy, że jest Monster i jest Red Bull, tak? Czy Piotr Pawlicki i Przemek są w Red Bullu? Monster to teraz chyba Duzers i tam zawsze był Greg Hancock, Holder zresztą też. No i teraz fajnie, że wchodzi PKN Orlen, wam powiem, i bardzo mnie to cieszy. Na pewno i sam Bartosz z Mars League też finansowo na tym, że tak powiem, nie ucierpi, tak? I na moje sama dyscyplina też dużo na tym skorzysta. Ja mam też taką cichą nadzieję, że w przyszłości do Bartka dołączy jakiś może kolejnych dwóch, może trzech zawodników i stworzą taki team, tak jak kiedyś Hancock z Hemilem, czyli Team Excite, tak? Że znowu wrócimy do takich teamów. I to by było na moje fajnie zobaczyć taką polską grupę pod polskim patronatem, rozwalającą tak naprawdę wszystkich w najważniejszych zawodach na świecie. Orlen na pewno na to stać, żeby taką drużynę sobie zbudować, taką mini reprezentację. Oczywiście to pewnie nie będzie w najbliższym czasie, ale sam fakt, że wchodzą do tego sportu, wydaje mi się, że powinien wyjść tylko na duży plus. Bo ja nie mówię, że na przykład Monster czy Red Bull źle robią, tak? Bo mimo wszystko reklamują tą naszą dyscyplinę na tyle, ile się da. Nie licząc zresztą innych mniejszych firm, tak? Ale z drugiej strony, taki Orlen, no to też już jest potężna marka, która przecież w rajdach Dakar naprawdę sporo pieniędzy tam w to wrzuca, a tym bardziej teraz jeszcze są w Formule 1, no to już w ogóle. No i teraz żużelek, no coś wspaniałego. Powiem szczerze, no nie spodziewałem się takiej informacji, ale mówię sobie, jak już ją przeczytałem i usłyszałem, że muszę się z wami podzielić, bo interesuje mnie też wasze zdanie, co wy o tym myślicie, czy to jest dobry ruch ze strony Bartka, czy w ogóle cieszycie się, że właśnie takie wielkie firmy wchodzą. Ja myślę, że dla całej dyscypliny byłoby świetnie, gdyby więcej takich właśnie dużych polskich firm wchodziło do żużla, bo oczywiście to jest wtedy reklama, tak? To są pieniądze, a co idzie za pieniędzmi? Infrastruktura. I wtedy te mniejsze kluby też na tym zyskują, więc ja jestem jak najbardziej za. Swoją drogą jestem ciekawy, czy będzie miał jakiś specjalny kombinezon właśnie zrobiony Orlen Team czy coś takiego. No na pewno jakieś logo to tam się znajdzie na bank, ale jestem ciekawy, co mu tam zaprojektują. Jak wiemy, Bartek ma nawet swoje garnitury ze swoim podszewką i całym logo, tak więc no może być ciekawy. Tak więc ja, tak jak mówię, jestem na pewno za takim czymś, bo fajnie by było naprawdę zobaczyć grupę Polaków współpracującą razem, dogadującą się, jakie przełożenia, co i jak, i żeby właśnie stworzyć takie teamy, takie drużyny. No byłoby coś wspaniałego dla mnie, moim zdaniem, oglądać biało-czerwonych pomagających sobie w zawodach indywidualnych. Tego jeszcze nie było i mam nadzieję, że takich czasów też się doczekam. A z tego miejsca chciałbym usłyszeć oczywiście waszą opinię. Piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to z góry cię do tego zachęcam. No i co, moi kochani, nie będę przedłużał. Jeszcze możecie odwiedzić mojego Instagrama speedway_strefa, są tam karty żużlowe. No i co, kochane żużlowe świry, na dziś to już wszystko. Do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.